No, jesteśmy zadowoleni, że wreszcie mogliśmy skonfrontować nasze siły przeciwko rywalowi. Pierwszy nasz sparing, po którym jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że nie mamy nowych urazów. Niestety ostatnio troszeczkę zdrowie nam nie dopisuje i myślę, że też to było troszeczkę widać, że zawodnicy momentami byli pewnie zbyt ostrożni, ale też wyczulaliśmy się przed dzisiejszą grą, że jednak zdrowie dla nas też jest ważne, bo do ligi coraz bliżej i na to nie chcemy sobie pozwolić. Ogólnie myślę, że przeciwnik też postawił nam poprzeczkę wystarczająco wysoko, że mamy dobrą analizę i dobry materiał do wyciągania wniosków, także już za chwilę siadamy do roboty i kontynuujemy tą naszą pracę. Trenerze, to ja mam takie pytanie, bo pan powiedział, że zdrowie was nie rozpieszcza jakby teraz w tej chwili. To będzie miał kto zagrać w meczu ze Śląskiem, bo można mieć takie, odnieść takie wrażenie, że gdyby nie możliwość skorzystania z juniorów, to miałby pan problem z prowadzeniem treningów tutaj. No nie ukrywajmy, mamy na tą chwilę okrojoną kadrę i na pewno posiłkujemy się z zawodnikami młodszymi, którzy też starają się dotrzymać kroku tym bardziej doświadczonym. Czasami wygląda to różnie, ale na pewno tej ambicji odmówić im nie mogę i oni też robią wszystko, żeby to wyglądało tak, jak byśmy sobie życzyli. Tutaj cały czas czekamy na to, że ktoś do nas dołączy, ale moim już takim marzeniem jest to, żeby od nas zawodnicy nie odchodzili, czy żeby tych kontuzji nie przybywało.